W związku z tym, jak widzisz, przyodziałem troszkę yy, lepsze ubranie. Dzień dobry, dzień dobry. Dwa odcinki temu użytkownik Felot napisał, że fajnie, że mówię o rzeczach, które są bardzo ważne dla młodych programistów. I faktycznie uważam, że jest to coś, czego tak dużo jeszcze nie ma w internecie. Natomiast to, co Felot wskazał, to to, że ciekawym byłoby dla Was również to, aby przekazać coś starszym programistom, osobom, które już są w branży i które już są po tych swoich pierwszych podbojach w pierwszych firmach. I jednym z tematów, który zaproponował, jest temat związany z wypaleniem zawodowym. W związku z tym, jak widzisz, przyodziałem troszkę yy, lepsze ubranie, bo temat jest naprawdę ważny. Tak serio, to po prostu zacząłem nagrywać kolejny kurs, i teraz korzystając z okazji, że jestem tutaj podłączony do wszelkiego sprzętu. Mogę przy okazji nagrać kilka słów do ciebie. Yy, o wypaleniu zawodowym słyszy się często. Mówi się, że jest to coraz częstszy problem wśród programistów, i mówi się o tym, że programiści po jakimś czasie faktycznie mają dosyć, wypalają się i mają problem z dalszą pracą. Natomiast ja nie do końca jestem przekonany, czy to jest prawda. Czy ten problem faktycznie. Jest związany z wypaleniem zawodowym. Bo dla mnie wypalenie zawodowe to jest problem, w którym nie mogę dalej pracować w tym samym zawodzie. Problem, który narasta we mnie tak długo, aż frustracja z tym problemem związana jest nie do przeskoczenia. A szczerze mówiąc, nie znam nikogo, kto nawet męcząc się. Będąc programistą, nie, nie zmienia tego zawodu. Nie zmienia, nie idzie do innej branży, ze względu na to, że chyba troszeczkę mylimy pojęcia, bo bardzo często mówimy o tym, że ktoś się wypala, że ktoś ma problem z wypaleniem zawodowym, a tak naprawdę jest po prostu znudzony swoją robotą. Bo ja kiedyś myślałem, że ja jakby jestem już strasznie wypalony zawodowo, już nie mogłem patrzeć na dany projekt, nie mogłem skupić się na programowaniu. Każdy dzień w pracy to była prawdziwa męczarnia. Przychodziłem, albo się obijałem, nic nie robiłem i to mogło trwać przez kilka, kilkanaście dni. Potem. Przychodziła taka refleksja, że jak nie zacznę czegoś robić, to mnie zaraz wywalą. Podkreślę, że nie robiłem tego u aktualnego pracodawcy, żeby, żebym sam sobie problemów nie narobił, bo póki co u aktualnego pracodawcy jest mi bardzo dobrze. Natomiast faktycznie były takie dni, kiedy zastanawiałem się w ogóle, po co ja zostałem programistą. Przecież to jest tak nudne, tak powtarzalne w moim przypadku. To jest właśnie też ciekawa sytuacja, że. Niektórzy programiści idąc do pracy myślą, że robimy jakieś niesamowite rzeczy, że jakby każda robota, do której idziemy, to jest niemalże nasa i rozwiązujemy niesamowite problemy, że codziennie musimy się mierzyć z pisaniem nowych algorytmów, że niemalże codziennie wymyślamy jakieś innowacyjne rzeczy. A prawda jest taka, że myślę, że dobro, dobre 70, może nawet 80% naszej pracy jest niezwykle powtarzalna. To jest tworzenie kolejnych aplikacji, w których zmieniają się dane, w których zmieniają się widoki, w których zmieniają się formularze i to, co widzi użytkownik. Zmienia się troszeczkę to, jak te dane są obrabiane później po stronie serwera. Natomiast, tak czy inaczej, obsługujemy wejście, Użytkownika na portal, w przypadku weba, oczywiście, jakieś akcje, które on wykonuje, i jego wyjście, i nic więcej. Nie wysyłamy człowieka w kosmos, nie wysyłamy człowieka na Marsa, nie projektujemy hyperlupa, i yy, przynajmniej część z nas nie jest związana z kryptowalutami z, z blockchain. Także, kiedy uświadomisz sobie właśnie to, że tak naprawdę ta praca jest taka sama jak każda inna, że jest to praca w pewien sposób powtarzalna. Oczywiście są elementy, które mogą się zmieniać. Im wyżej będziesz, im będziesz miał więcej doświadczenia, znajdziesz coraz to nowsze zajęcia. Jeżeli Wskoczysz z juniora na MIDA, dostaniesz większą odpowiedzialność. Wskakując z MIDA na seniora, dostaniesz nowe obowiązki, jakimi jest kontakt z klientem, jakimi jest prowadzenie danego projektu. Będziesz przygotowywany pod ścieżkę eksperta albo pod ścieżkę menadżera. To również może być bardzo interesująca ścieżka i interesująca droga, która pozwoli ci się nie wypalić zawodowo. Natomiast jeżeli poczujesz, że nie jesteś w stanie już dłużej wytrzymać w danej pracy przy danym projekcie, to nie myśl o tym jak o wypaleniu zawodowym. Ty po prostu potrzebujesz nowej pracy, bo w pewnym momencie, kiedy zbyt długo pracujesz przy jednym projekcie i ten projekt nawet jeżeli jest rozwojowy, no to wciąż jest to ten sam produkt, to ten projekt może się znudzić, bo zobaczysz, że będziesz dokładać kolejne funkcjonalności, albo będziesz utrzymywać te, które już są zaimplementowane, i będziesz cały czas spotykać się z tymi samymi problemami, bo wokół jednej firmy, wokół jednego projektu, bardzo często te problemy są w pewien sposób powtarzalne, i właśnie potem. Im wyżej będziesz, tym częściej będziesz zauważać, że dany problem już kiedyś gdzieś występował, nawet w innym miejscu, troszeczkę w inny sposób, ale rozwiązanie takiego problemu może być bardzo podobne. Natomiast, jeżeli poczujesz taką nudę związaną z projektem, ze swoją pracą, to po prostu ją zmień. Po prostu przestań się męczyć. I pójdź do nowego projektu, jeżeli jesteś w stanie zmienić projekt w jednej firmie, albo zmień firmę, jeżeli w danej, w danej pracy jest to jedyny projekt, który jest tworzony. Innego rozwiązania tak naprawdę niestety nie ma. I zobaczysz, że jeżeli pójdziesz do nowej, Pracy, czy do nowego projektu, poczujesz ten powiew świeżości, zobaczysz, że wejdziesz w inne społeczeństwo, w inny zespół, w inne problemy i w trochę inną strukturę. To na pewno da ci troszeczkę inne spojrzenie na problem i być może zwiększy Twoją motywację, bo za każdym razem, kiedy ja zmieniałem pracę, to faktycznie starałem się znajdować takie miejsca, które będą mi dawały więcej satysfakcji. Nie ukrywałem do tej pory i nie ukrywam nadal, że jedną z moich głównych motywacji była, była chęć zarabiania większej ilości pieniędzy. Natomiast w pewnym momencie, od pewnego pułapu zaczęły się również bardzo liczyć takie elementy jak atmosfera w firmie, jak zespół, jak właśnie to, w jaki sposób przygotowana jest struktura projektowa i w jaki sposób dany projekt jest realizowany. I kiedy znalazłem to miejsce, które mi odpowiada, to nawet pomimo tego, że oczywiście to nie jest idealne miejsce, bo nie ma idealnego miejsca na świecie, które by odpowiadało w 100%. Uwierz mi, że jeżeli Założysz swoją firmę, w której będziesz myśleć, że tworzysz idealne oprogramowanie w idealny sposób, to też po chwili znajdą się jakieś elementy, które nie będą do końca pasować do tej układanki i wtedy zauważysz, że po prostu tak musi być. Dlatego nie myśl o tym wypaleniu zawodowym. To jest bez sensu, bo uwierz mi, wypalenie zawodowe, jeżeli cię dopadnie, to już nie będzie praktycznie odwrotu: to albo. Czeka cię bardzo długa praca z psychologiem, w czasie której tak naprawdę będziesz, nie będziesz zbyt bardzo użyteczny dla swojego pracodawcy, albo po prostu zmienisz branżę zupełnie. Odetniesz się od tego, co robisz w tej chwili i zaczniesz robić coś zupełnie niezwiązanego z programowaniem. Być może wciąż to będzie coś z IT. Ale też nie ma takiej gwarancji. Natomiast to, co Ci też mogę polecić, jeżeli zbyt często się nudzisz, bo ja też przez to przechodziłem. Często miałem takie sytuacje, że już po niecałym roku byłem bardzo znudzony swoim projektem, projektem, w którym pracowałem, albo firmą, albo ludźmi, z którymi pracowałem. I w pewnym momencie zauważyłem, że taka zmiana pracy co rok, czy nawet czasami mniej, no to. Niekoniecznie musi być dobra, niekoniecznie to musi być dobre rozwiązanie i coś trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić z tym, że ja się po prostu nudzę, że to mnie już nie cieszy. I takim rozwiązaniem jest mój własny PET-projekt, czyli coś, co realizuję po pracy, coś, co będzie mi dawało jak największą radość. I teraz to mogą być dwie rzeczy. To może być albo Twój projekt programistyczny, jakaś aplikacja, którą zawsze chciałeś albo chciałaś zrealizować, ale do tej pory wydawało ci się, że nie masz czasu. A tak naprawdę, jeżeli obejrzysz odcinek swojego serialu ulubionego na Netflixie mniej danego dnia, to jednak znajdziesz czas na to, żeby poprogramować te pół godziny po pracy albo zacznij robić coś totalnie niezwiązanego z programowaniem. Ja na przykład właśnie odnalazłem się w kursach, ale nawet nie tyle w samym tworzeniu tych kursów, co niesamowitą radość sprawia mi kontaktowanie się z moją społecznością, z moimi widzami, z moimi fanami na Facebooku i z całą tą otoczką marketingowo-społecznościową, którą teraz bardzo często Widzicie właśnie za pomocą tego kanału na YouTubie czy za pomocą Fanpage'a dotneta. To mi sprawia olbrzymią radość i to mnie podtrzymuje też w tym, aby dalej programować, bo mam głowę zajętą czymś innym po pracy. Bo to jest właśnie jeszcze ewentualnie jedna rzecz. Dlaczego dlaczego pracodawca najchętniej programistów zatrudnia na pełen etat? Ze względu na to, że jeżeli będziesz przez 1 trzecią doby myśleć o programowaniu, o tym projekcie, w którym jesteś, to bardzo możliwe, że wychodząc z pracy wcale nie przestaniesz o nim myśleć. Tak naprawdę będziesz myślał też o tych problemach związanych z Twoim projektem po pracy wieczorem i rano, jak będziesz jechać do tej pracy. W związku z tym nigdy nie będziesz pracować 8 godzin, ale tak naprawdę 12 albo 14 tyle, że tutaj. Ja to już jakiś czas temu zauważyłem i właśnie staram się znaleźć coś, co mnie odciągnie, co mnie odciągnie od tych codziennych problemów w pracy, i właśnie to daje mi dodatkową siłę do tego, żeby wstać rano, kolejnego dnia i programować dla mojego pracodawcy, i wciąż te projekty, które tam realizuję, mnie cieszą. Także proszę cię, daj mi znać, jak Ty sobie radzisz z tym tak zwanym wypaleniem zawodowym, czy coś takiego zdarzyło Ci się i w jaki sposób sobie poradziłeś, albo poradziłaś? Jak zwykle spotkajmy się w komentarzu, a ja myślę, że jeszcze wrócę do tego typu tematów w kolejnych odcinkach. Porozmawiamy sobie może trochę o stresie i właśnie o tym, w jaki sposób. Zmusić się do tego, żeby programować, żeby robić coś po pracy, bo to też nie jest takie proste. A tymczasem do zobaczenia.